Badabum. Wracamy na antenę prosto z kadru i chciałbym przywitać również z nami naszego gościa, Krzysztofa Pielewska z IGN Poland. Witaj, Krzysztofie. Cześć, witaj, Wojtku. Krzysztof jest w tej obecnie na imprezie Złote Kurczaki. Jest to już kolejna, chyba zdaje się, czwarta edycja tej imprezy. Tak. Komiks niezależny. Krzysztofie, jakie pierwsze twoje wrażenia z tego eventu? Jest bardzo fajnie, bardzo w taki sposób rodzinnie. Ludzi jest bardzo odpowiednio i mam nadzieję, że z każdą edycją będzie ich jeszcze więcej, ale też atmosfera pomiędzy komisarzami, zwiedzającymi, wystawcami jest bardzo, bardzo przyjemna. Wszyscy się bardzo, widać, to lubią i przy okazji świetne komiksy można nabyć naprawdę i zrobić coś ciekawego z tym czasem. No właśnie, mówisz o komiksach, mówisz o komiksierzach. Naprawdę widzę, że tutaj lista gości jest całkiem imponująca, chociażby tą, którą widzimy w rozpisce, jeśli chodzi o spotkania. Kogo udało ci się do tej pory spotkać na imprezie? No przede wszystkim Jacka Sigla, z którym miałem okazję się porozmawiać, ale który też podpisał mi jeden z swoich komiksów. Jest to twórca z UK. Miałem okazję porozmawiać też z Marcinem Surmą, miałem porozmawiać z Katarzyną Wittersheim, więc tutaj gdzieś cały czas się przebijam i staram wyłapać tych ludzi i kupić komiks, kupić ich pracę, ale też przy okazji porozmawiać, wymienić się paroma uwagami. A powiedz mi, bo rozumiem, że jak wyglądają kwestie stoisk? Czy autorzy mają swoje stoiska, są ich prace do nabycia? Co tam możemy znaleźć? Co tam ludzie, którzy przyjadą, mam nadzieję, że dojdą na imprezę, co tam będą mogli znaleźć? Przede wszystkim tak, każdy ma stoisko, to są takie typowo barbarowe ławeczki, przy którym siedzą, można z nimi porozmawiać, można zakupić komiks albo jakiś album czy zbiór, który mają ze sobą, można zakupić też printy, jakieś dodatkowe gadżety, które niektórzy mają ze sobą, ale przy okazji to ważniejsze, można też uczestniczyć w spotkaniach z nimi, można usiąść na cisełku i posłuchać naprawdę świetnie prowadzonych spotkań z zaproszonymi gośćmi, które są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie, ale też bardzo ciepłe, bardzo otwarte i bardzo na luzie, nie ma tutaj dużego spięcia. Może się naprawdę dużo dowiedzieć o pracach kolejnych gości. No to fajnie, a powiedz mi, czy udało ci się na dłużej gdzieś przysiąść przy którymś z tych spotkań? Tak, byłem na dłuższą chwilę na spotkaniu z Anną Krztoń, trochę wcześniej już, które się odbyło. Uczestniczyłem też w spotkaniu z Warszlakami, więc naprawdę jestem zadowolony z tego wszystkiego, co dzisiaj usłyszałem. Jakieś ciekawostki, jakieś gorące newsy, zapowiedzi padły w trakcie tych spotkań, czy na razie było w sumie tak bardziej podsumowanie dotychczasowych dokonań twórców? Bardziej chciałbym na podsumowanie dotychczasowych dokonań albo na artystów. Rozumiem. A powiedz mi, czy osoba, która wcześniej nie miała do czynienia z właśnie takim komiksem niezależnym, z tymi tytułami, które ci twórcy tworzą, prezentują tuż tutaj na tych Złotych Kurczakach, czy oni tutaj nie będą się czuć wyalienowani, czy będą mogli bez problemu wejść tutaj w te wszystkie ich pozycje, które wydają te komiksy, które tworzą i się nie pogubić w tym wszystkim? Nie, wręcz właśnie bym ich tym bardziej zapraszał pod tym względem, ponieważ jest to impreza, która jest świetnie otwarta na nowych czytelników. Każdy twórca potrafi doradzić, co może czytać osoba, która nie miała do czynienia jeszcze z komiksem niezależnym w ogóle. Wszyscy są bardzo ciepli dla siebie i jeśli ktokolwiek będzie chciało coś zapytać, w jakiś sposób przedyskutować, to zawsze znajdzie kogoś, kto może pomóc, może doradzić, może podpowiedzieć. No, czyli te nasze komiksowo nie jest takie złe, ludzie są mili, przyjaźni, tak? Oczywiście. Krzysiu, powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz, ponieważ głównie program tutaj tętni spotkaniami właśnie autorskimi, no ale po 20 mamy wielką galę wręczenia Złotych Kurczaków, czyli tych statuetek, tych wielkich nagród dla nominowanych twórców komiksu niezależnego. Powiedz mi, Krzysztofie, czy ty masz może jakichś swoich faworytów, czy też słyszysz, jacy faworyci padają w rozmowach między tutaj uczestnikami, czy po prostu pójdziesz, zobaczysz i to, co zostanie, to, co będzie, to będzie? Aj, bardzo zadaję sobie podchwytliwe pytania w tym momencie, ojcu. Natomiast... Czyżbyś coś wiedział, czego nie wiemy?
Nie, natomiast ja przede wszystkim staram się przyjść i zobaczyć na własne oczy, co się wydarzy. Ja bardzo trzymam akurat tutaj kciuki za Warchlaki numer drugi. Na pewno w tym wszystkim, co się dzieje, i za Annę Krztoń, przy okazji nominowanych na roli rysowniczki, czy chociażby za Głodnego Jasia i Żarłoczną Małgosię Zawczyń. No to teraz tak, jeśli wymieni przez ciebie autorzy i tutaj to, który wymieniłeś, jeśli rzeczywiście nagroda zostanie właśnie przyznana tym wskazanym tutaj nominacjom, no to kurczę, nie wiem, jak będę chciał grać w Totka, to chyba też się do ciebie zgłoszę. Zapraszam. Świetnie, dobrze. A powiedz jeszcze, Krzysztofie, tak, no bo co, mamy spotkania, mamy stoiska, mamy tą galę, która będzie. Czy coś jeszcze czeka na osoby, które przyjdą na imprezę? Czy są jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje, na przykład jakieś może warsztaty? Znaczy, ja przede wszystkim z takich atrakcji, które też mnie osobiście bardzo, bardzo interesują, będzie dzisiaj pokaz filmu, którego premierę polską będziemy mogli oglądać w Polsce. Jest to animacja norweska na podstawie komiksów Dave'a Coopera. Mm-hmm. I to jest coś, co wydarzy się o 20:00 i dla mnie jest najważniejszym chyba dzisiejszym punktem programu tak naprawdę. Świetnie, świetnie. No to fajnie, mamy naprawdę fajną imprezę z wielką premierą, na to wygląda przy okazji. A powiedz mi jeszcze, Krzysztofie, taką ostatnią rzecz na koniec. Czy to jest twoja pierwsza edycja Złotych Kurczaków, na których jesteś obecny? Niestety do tej pory, mimo że mieszkam we Wrocławiu, nie miałem jeszcze okazji w niej uczestniczyć, ale dzisiaj jestem i bardzo żałuję, że nie mogłem być wcześniej. I mam nadzieję, że za rok też będę mógł się jak najbardziej pojawić. Czyli te pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne. Tak. No to cóż, no co tu więcej dodawać, drodzy słuchacze. Krzysiu jest zadowolony, więc jeśli nadal nie jesteście pewni, czy udać się na imprezę, to myślę, że słowa tutaj naszego gościa was do tego przekonały. Krzysztofie, bardzo ci dziękuję za te podsumowanie Złotych Kurczaków. Mam nadzieję, że będziesz się bawić dobrze. No i trzymamy kciuki za wszystkich nominowanych. Zobaczymy, kto też dostanie statuetki. No i mam nadzieję do następnej edycji Złotych Kurczaków. Dziękuję ci, Krzysztofie. Na razie. Dzięki bardzo. Cześć. A my wracamy już do dalszej części audycji za chwileczkę.